Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym dniu naszych modlitw. Modlitw o błogosławieństwo dla Polski, jakże bardzo ważne w tym obecnym czasie czasie niepokojów światowych, które będą powoli kierowane w kierunku wojny, wojny i to globalnej, więc musimy się modlić, musimy się tutaj, kochani, łączyć. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, że uczestniczycie właśnie w tych modlitwach. Ja oczywiście życzę Wam wszystkiego dobrego na dzisiejszy dzień, a teraz zapraszam już do modlitwy. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju. Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich raz i pokoleń. Usłyszysz szyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna, która zagraża Twoim stworzeniem na niebie na ziemi i w morzu z Maryją matką Jezusa i naszą błagamy cię przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów zniszcz logikę odwetów i zemsty a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju, niech już nie będzie więcej wojny. Amen.